Jarosław Soloko po gali tym Xbox Ignite w Pionkach. Pierwsza gala nowo powstałej grupy. Jak pan oceni dzisiejszy występ? Publiczność oceniła to. Brawa, wrzawa, krzyki, radość. Uważam, że walki spełniły, jak to się mówi, założenia w gali. Także ja jestem zadowolony. Jestem zadowolony, aby więcej takich gal nam się udawało robić. Otworzył się pan trener na boks kobiet, dwie Ewy zaboksowały. Jeszcze współpracuje pan z Karoliną Owczarz. Jak oceni pan występ dwóch Ew? Uważam, że spełniły to, co do nich zostało założone. Jestem zadowolony. Spokojnie powinniśmy dojść do przodu. Pokażemy, na co nas stać, jeśli chodzi o damski boks. Karolina też się szykuje powoli do dobrych walk, do boju. I w zanadrzu mamy niespodziankę, o której jeszcze nie chcę nic mówić, jeśli chodzi o damski boks, o boks kobiet. Także jeszcze Polska usłyszy o kobietach. Zadebiutował Marcin Brzeski, był troszkę spięty na początku walki, ale widać, że praca nie poszła na marne. Jak sam mówił, mimo wszystko kask robi swoje przez boks amatorski, także troszeczkę był zszokowany nawet tym, że inaczej widział i już były nawet inne spojrzenie. Jestem zadowolony, no, spełnił to, co mu się założyło. Jest chłopak, duży potencjał w nim drzemie, także jeszcze o nim Polska usłyszy. Pierwsza walka main event, Michał Żeromiński. Ciężkiego miał rywala, mimo wszystko ciężka walka. Jak pan oceni dzisiejszy występ Michała? Michał miał ciężkiego przeciwnika, bardzo dobry zawodnik jugosłowiański z Bośni, ale co jest? W ostatniej chwili musieliśmy zmienić na trzeciego zawodnika. Niemiec nie dojechał, bo wagi nie zrobił, nie mógł wagi nam zrobić. Rosjanin, który był już przygotowany, nie dostał wizy. Zawodnik białoruski nie dostał wizy. I musieliśmy w ostatniej chwili zmienić na zawodnika, który dzisiaj boksował z Michałem. No co, ciężki zawodnik, niestety trzeba wyjść boksować. Ring, jak ja to powtarzam, ring weryfikuje, trzeba wyjść do każdego. Wiadomo, w boksie zawodowym można ustawić sobie zawodnika przez obejrzenie jego walk wcześniejszych czy coś, ale trzeba wyjść mimo wszystko, wyjść i boksować. Michał, jestem zadowolony, mógł lepiej, nie słucha jeszcze, jak to się mówi, tego, wiadomo, trochę za dużo nonszalancji, ale jest dobrze. Kiedy możemy się spodziewać kolejnej gali Tymexu? Miał pan już plany na kwiecień, czy to jest prawda? Czy będzie taka gala w kwietniu? Zakładamy kwietniowy termin, że nam wyjdzie oczywiście, ale szukamy sponsorów, wiadomo, tak jak i dla dziewczyn i dla chłopaków, szukamy sponsorów i jest bardzo ciężko, jeśli chodzi o boks. Wszyscy chcą walk, wszyscy chcą sukcesów, ale pomocy jakoś tak niezbyt widać. Damy sobie radę, uważam, że damy sobie radę. Chętnych do pomocy z otwartymi rękoma przywitamy, jak to się mówi. Także jeśli chodzi o dziewczyny, byłbym bardzo, bardzo rad, gdyby ktoś... Widzieliście, jak boksują i to jeszcze nie jest wszystko. To jeszcze, obiecuję, nie jest wszystko, jeśli chodzi o obie Ewy. Dojdzie jeszcze Karolina, także będzie jeszcze lepiej. Kolejna gala może być tylko na Mazowszu, czy jeszcze wyjedziecie poza województwo? Na Mazowszu. Na razie jeszcze nic nie mówię, bo mamy dwa miasta, także jeszcze nic nie mówię, ale jeżeli będzie, myślę, że będzie podobna atmosfera. Chcemy też wszelaką gamę zawodników i amatorów łączyć ze sztukami walki, jak MMA. Chcemy więcej zawodników, jeśli chodzi o amatorów, propagować. Chcę, żeby ten boks był dla wszystkich, nie żeby ograniczać dwóch, trzech zawodników. Niech wszyscy boksują. Wtedy będziemy mogli wybierać. My, trenerzy, będziemy mieli pracę. Rozmawialiśmy z Karoliną Owczarz. Ona potwierdziła, że trenuje z panem w Warszawie. Czy możemy się spodziewać tego, że zaboksuje na jednej z gal Tymexu? Tak. Sądzę, że tak. Myślę, że tak i wiem, że tak. Może takie do trzy odpowiedzi, ale oczywiście. Rozpoczęliśmy na razie pracę. Karolina miała trochę przerwy. Nie chcę rzucać ją od razu na głęboką wodę. Ma 4 walki wygrane. Nie chcę tego jak to się mówi, zniszczyć, zaprzepaścić. Stopniowo odbudujemy i zdrowie tak zwane fizyczne, czyli kondycję, siłę. Współpracujemy tutaj z Adamem Elżanowskim, psychologiem. Współpracujemy też z trenerem od siły.
Także jest wszystko, wszystko to, co powinno być w takim prawdziwym teamie. Ile chce pan zorganizować takich gal w tym roku? Takich małych, ale no, dużo kibiców i ciekawa atmosfera. Jeżeli powiem, że jak najwięcej, to będzie oczywiście bez ilości podanych. Skupmy się na razie na tej kwietniowej. Później planujemy już następną. Na wakacje też mamy fajną miejscowość, fajny, jak to się mówi, region Polski. Turystyczny zaznaczam, też nie chcę mówić na razie. W kwietniu powiem, co jest następne. Także myślę, jeżeli uda nam się jeszcze zrobić 4-5 gal w tym roku, będę zadowolony.